Witam serdecznie. Mamy bardzo dobrą wiadomość, otóż. Ej, daj tą kamerę na mnie. Siemka, Bezi. Znowu ten pedał. Nieważne. Czy to ty tak rozgłosiłeś w starym obozie o moich imprezkach? No cóż. Dobra, to ci puszczę film, a to ci morda odpadnie. To ja będę komentatorem. Okej. Idzie. Przyszliśmy na libację. Ale panowie, zaszło pewne nieporozumienie. Nie robię libacji dla takiej wielkiej bandy wieprzy. No chyba im się nie spieszyło. Błahaha, i tak cię złapali i kazali siedzieć w beczce. Ciekawe, kto wyjebał Grima? Może to Tomek z 099, hehe. No widzisz. I po kiego chuja mówiłeś wszystkim, że robię biby wieczorami? Weź spierdalaj stąd. A więc powróćmy do tematu. Wczoraj ZMGD, czyli Związek Magnackich Grubych Dup, myśleli nad tym, jak pozbyć się głodu i bezrobocia. Byli tacy mili, że postawili mi posążek. Po całonocnym intensywnym myśleniu magnatów jeden z nich ogłosił: Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Starego Obozu. Na rozkaz Gomeza i magnatów ogłasza się, co następuje. Nastał koniec głodu i bezrobocia. A oto rozwiązanie. Głodni będą zjadać bezrobotnych. I tak pozbędziemy się jednego i drugiego. Dziękuję za uwagę. Zebrał się cały tłum. Niech to chuj, znowu mnie wyjebali z tej pierdolonej pracy. Jeść! 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 Dziwny zbieg okoliczności. Ponieważ gdy nasz kamerzysta nagrał ten materiał, zwolniliśmy go za nadużywanie alkoholu w pracy. A teraz nie możemy go znaleźć. Naprawdę dziwne. Za chwilę kolejny odcinek teleturnieju Karamba. A jeżeli starczy nam czasu, to jeszcze odbędzie się teleturniej pod nazwą Co to za muzyka? Ale jak pewnie się domyślacie, najpierw przerwa na reklamy. Wieczorem cieniostwór podchodzi bliżej, znacznie bliżej. Tesco dla Żuli i Meneli, gra na peceta, Need for Speed Most Wanted, firmy EA, wymagania, Windows 95, 1 GB RAM-u, 20 GB wolnego miejsca na dysku, procesor 1000 MHz. Direct 50, gra roku 1995, gra dozwolona od 55 roku życia, uwaga, w opakowaniu nie ma płyty, cena to 150 zł za opakowanie. Kolejna gra na komputer, o nazwie Wiedźmina, oj sorka, Wiedźma, gra jest przerobiona przez firmę CD Promek, wymagania są śmiesznie niskie, dlatego odechciało nam się je mówić, gra jest po polsku, rumuńsku i czeczeńsku, o ile jest taki język, gra dozwolona od 16 lat. W grze chodzi tylko o chodzenie wiedźmą i wciskanie przez cały czas literki M. Wtedy gra się wyłącza. Pewnie przez słabe łącza nie można grać przez internet. Cena to hym hym hym. Gdzieś mi karteczka uciekła. Jak będziecie w Techo, to zobaczycie, ile ona kosztuje. Na pewno Karamba! Witamy wszystkich w kolejnym odcinku teleturnieju Karamba. Oraz witam uczestników Diego, pana Zdzisława oraz Yeti. Ja Yeti. Tak, wiemy, Yeti. No dobrze, pytanie pierwsze dla Diego. Jaki jest twój kutas? Wielki.
Bardzo dobrze. Ej, zaraz, a skąd wy wiecie o wielkości mojego penisa? No, od wrzoda. Czyli Diego ma jeden punkt. Teraz pytanie dla pana Zdzisława. Albo nie, dam ci kilka pytań, bo dzisiaj mam dobry dzień. No dobrze, pytanie pierwsze, jak nazywasz swój seks oralny z rodziną? Obiadunie w domu. Może i to prawda, ale jak dla mnie to zła odpowiedź. A oto drugie pytanie, czy byłeś gwałcony przez wrzoda? Tak, znaczy nie, znaczy tak, znaczy kurwa ruchał mnie w oczy. Nie zrozumiałem nic z tego, więc masz chuja, a nie punkt. No dobrze, ostatni zawodnik Yeti. Pytanie dla ciebie brzmi następująco, z kim ostatnio miałeś stosunek seksualny? Z chrząszczem. Nieprawdopodobne, ale prawdziwe. Dobrze Yeti, zremisowałeś z Diego, może chcesz kogoś pozdrowić? Chuj ci w gardło. Moje gratulacje. Zgadł pan hasło dnia i otrzyma pan dodatkowo dług do spłacenia w wysokości 100 bryłek rudy. Póki co wygrywa Yeti. Twoja nagroda to 600 bryłek rudy. Dzisiaj nie będzie teleturnieju, co to za muzyka, ponieważ złapaliśmy terrorystę. I tu znowu wkracza pan Witold Psikutas, który nie był frajerem i nie dał sobie wcisnąć marnego deserta za 2 bryłki rudy. Aby załatwić oprycha, wysłaliśmy jednego z wafli Gomeza. Po nieudanej próbie ucieczki napastnik został unieszkodliwiony. No cóż. Na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z państwem.